Cześć, cześć, dzień dobry. Witam Was. Vlogmas dzień. Dzisiaj mamy 8. Od rana u mnie już tak znowu porządkowo cały ten prawie vlogmas jest na temat porządków, no ale tak jest. Ja teraz w takim większym domu mam naprawdę bardzo dużo tego sprzątania, co chwilę coś. Co chwilę teraz odkurzanie, właśnie skończyłam odkurzać. Przyszłam do sypialni trochę poogarniać, bo trochę się nagromadziło tych z kalendarza adwentowego, tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Włosy już są do ogarnięcia. No i przyszłam, słuchajcie, tutaj z tym moim boksem. Ja Wam wstawiałam na Instagram wyprzedaż kosmetyków. Dzieliłam to na różne kategorie. Pielęgnacja, rzeczy do twarzy, jakieś rozświetlacze, pudry i tak dalej. Możecie sobie wejść na Instagrama i przejrzeć, co tam jest. Ja tylko odłożyłam z tej paczki dwie rzeczy, te krem do twarzy i to. A resztę tych rzeczy zostaje, słuchajcie, i ja całą tą paczkę teraz sprzedaję za 250 zł. Te wszystkie rzeczy, które tam Wam pokazywałam. Tu są rzeczy do makijażu, o, nie pokazuję. Do makijażu, do twarzy, rozświetlacze, pojedyncze nowe cienie, jakieś serum, które gdzieś tam u mnie się nie sprawdziło, coś do włosów, balsamy do ciała, które są prawie całe. No i ile, wiele innych jakichś tam jeszcze, na przykład mi się też ten hydrolat nie sprawdził. Ten puder, który jest tak za wszędzie zachwalany, a u mnie jest za matowy. Zobaczcie, to jest na przykład z Benefitu, farbka do brwi też praktycznie cała, bo nie trafiłam z kolorem. Ze Smashboxa taka baza. Także cała paczka jest teraz za 250 zł. I po prostu kto pierwszy odezwie się do mnie na Instagram, paczka z vloga, takie hasło, paczka z vloga, 250 zł, ten zgarnie całą paczkę. Ona łącznie była o wartości, nie pamiętam już ilu, jakbym to wszystko złączyła. Cześć, cześć, witam się. Jest tak, no tak bardzo przytulnie w domu, choineczko, zobaczcie, tutaj też... Tak w końcu przyozdobiłam tą girlandę i u nas, słuchajcie, dzisiaj cały dzień pada śnieg. Oj, chyba ostrość poszła na choinkę. U nas dzisiaj cały dzień pada śnieg, na dworze jest już tak bielutko. Ogólnie tutaj nie widzicie, ale tutaj ma łóżko Balbina. Właśnie sobie tutaj leży, obserwuje śnieżek. Jest naprawdę bardzo, bardzo bielutko. Aleks teraz śpi, bo chłopaki jak siedzą w domu, to wstają no, dużo później, przez co na drzemkę też on chodzi później. Ale ja już pomału szykuję nas, bo dzisiaj Alanek ma jasełka w przedszkolu i idziemy na te jasełka, dlatego że no, on już jest ponad tydzień chory, także już nie zaraża. Jego pani też napisała, żeby przyszedł na samo przedstawienie, bo on ma dzisiaj rolę. Tylko nie wiem, czy ja będę tam nagrywała, bo jak gdyby nie chciałabym pokazywać wizerunku innych dzieci. Na pewno tam może jakiś, chociaż nie, bo ja teraz w tej torebce, ja nawet nie mam miejsca na aparat. No, także jest taka iście dzisiaj świąteczna aura przez te biało, jak jest na zewnątrz. Cały dzień naprawdę pada śnieg. No. Wiesz, to ci należy, zrozumiałeś to? To czemu przychodzisz i nie kupujesz? No mama nam no pogotowie to... No, zjedz to do tyłu i to dalej, mama ci daje. Kto tu jest? To jest ta sprawa. To kto to jest? Co, czym ci mogę nalać? Jeszcze coś zrobić, co... Ciężko parę trudek zjeść? Może... No gościu. Zaraz to jest twoje stowarstwo. Ruszyła znowu. Zobaczcie, kto już tutaj czeka na swoje śniadanie, aż wyjdę, tylko ona już czeka za drzwiami, aż ja otworzę drzwi. Cześć, cześć, dzień dobry. Vlogmas dzień, dzisiaj mamy 9 i jest tak pięknie biało. Nawet jest chyba tak przymarznięte to wszystko, ten śnieżek. I jest już taki iście świąteczny klimacik.
Teraz jeszcze trzeba troszkę ogarnąć tutaj wszystko przed domem. Dzisiaj myślę, że zajadę, dokupię tutaj sobie choineczkę do tej donicy, bo ją specjalnie zostawiłam. Wystawię sobie tutaj te świecące, mam takie dwa reniferki z zeszłego roku. Zobaczymy, jak one będą, jak Balbina będzie je traktowała. O, a te lampiony z Ikei, o, one całe przymarzły, pełno lodu na nich. Muszę je trochę schować za mur. To zawsze jest troszkę cieplej. Okej. No to dobra. To rozpoczynamy kolejny dzień. Dzisiaj mamy piątek. Idziemy robić dzieciakom śniadanie. Nie mam z dobrego światła tutaj. Jestem w drodze na paznokcie. Swoje już, znaczy te poprzednie ściągnęłam. Jadę jeszcze najpierw ogarnąć jedną sprawę. I później już na paznokcie, ale po paznokciach też jeszcze muszę w jedno miejsce uderzyć. Jadę bardzo pomału, bo jest sporo samochodów. Jestem już po paznokciach, później wam pokażę z bliska. Tak musiałam zaparkować daleko od salonu, że niestety, ale nie wzięłam ze sobą aparatu, bo mi się do torebki teraz nie mieści. Także go nie niosą taki kawał. Jadę teraz jeszcze po sklepach trochę pobuszować i wracam zaraz do domu. Piękne, świąteczne i migdałki wróciły. Jestem taka czerwona, bo stoję na czerwonym świetle. Okej, wróciłam do domu. Dokupiłam właśnie taką choineczkę. Wystawiłam te moje dwa reniferki z zeszłego roku. I tak wygląda. I tak myślę, że już dostanie tej choinki nie będę zdobiła. Jedynie bym podokupywała do tych latarenek jakieś światełka. O, a tak jak zgaśnie. Paznokcie. Tutaj może nie jest za dobre światło. I dostałam jeszcze taki prezencik od Klaudii. Wosk, cukierek i próbka kremu tego z Indigo.